Witam Państwa serdecznie. Komenda blok jest to funkcja, która w obrębie jednego projektu tworzy blok z rozbitych i wybranych elementów niewidocznych z poziomu wizualizacji. Pamiętajmy o tym, żeby przed skorzystaniem z funkcji wstawiać modele 3D w środowisku iCAD w wersji pełnej, czego potwierdzeniem będzie zmiana obrysu modelu z koloru zielonego na kolor biały. Program uprzedzi nas o zużyciu większej ilości pamięci, co potwierdzamy przyciskiem OK. W trakcie tworzenia bloku zaleca się korzystać z widoków aksonometrycznych, co poskutkuje lepszym widokiem na wybrany model 3D. Mając już wstawiony model, zaznaczamy go i rozbijamy go za pomocą ikonki Rozbij albo komendy Explode, czyli X Enter. Jak widzimy, model mamy już rozbity, więc następnym krokiem jest odkrycie ukrytych krawędzi modelu, żeby przy zaznaczaniu go nie ominąć żadnych elementów. W tym celu w menu odnajdujemy widok, opcję wyświetlania i zaznaczamy pokazuj ukryte krawędzie. Jak widać, krawędzie modelu zostały odkryte. Jeżeli jest potrzeba, modyfikujemy nasz model, usuwamy niepotrzebne elementy i po tym wszystkim blokujemy, czyli wpisujemy komendę blok i potwierdzamy klawiszem Enter. Po pojawieniu się okna program poprosi nas o podanie nazwy. Wpiszemy na przykład zabawka z klockami, a następnie określamy punkt bazowy. Klikamy na ikonkę wskaż punkt, wybieramy, u nas to akurat będzie lewy dolny punkt, a następnie wybieramy obiekt. Wybierz obiekty, klikamy na ikonkę, zaznaczamy całą zabawkę i akceptujemy klawiszem Enter. Dodatkowo na dole mamy do wyboru zachowaj obiekt, przekształć w blok lub usuń obiekty. My zostawimy przekształć w blok z tego względu, że dzięki temu można będzie od razu zapisać nasz model do bazy użytkownika. Wszystko akceptujemy przyciskiem OK. Zmodyfikowany model mamy już gotowy. Wejdziemy ponownie w menu Widok, opcję wyświetlania i odznaczymy Pokazuj ukryte krawędzie. Jeżeli mamy potrzebę, model możemy zapisać do bazy użytkownika. Dziękuję Państwu za uwagę.